Witam wszystkich, a dzisiaj chcę chwilę porozmawiać o wyborach samorządowych, bo widzę, że ten temat zaczyna już być podejmowany przez rozmaite twory polityczne, więc chcę o wyborach samorządowych chwilę z wami porozmawiać i tutaj właśnie przewiduję taką formułę rozmowy, ponieważ ja sam mam pewną tezę i pewien pomysł, który mnie skłonił, żeby zrobić tego live'a. Natomiast potrzebuję wiedzieć, czy już jesteście zainteresowani, czy już o tym myślicie, czy to już jest ten moment, żeby to analizować, bo może być jeszcze zbyt wcześnie, żeby rozmawiać o tych wyborach samorządowych, ale widzę, że one są takim momentem, jeśli będzie się miał dobry pomysł, to można troszkę front informacyjny, jeśli chodzi o antysystem, przesunąć, bo od dawna działamy na poziomie ogólnopolskim, mam takie wrażenie, czyli uderzanie w ministerstwa, w głównych polityków, ministrów, premierów, natomiast zwykle samorządowcy, lokalne instytucje są, można powiedzieć, nieruszane przez taki mainstreamowy antysystem, nawet oczywiście przy naszej mikroskopijnej skali. Mam tutaj na myśli to, że po prostu zajmujemy się polityką ogólnopolską, ja tak samo, a teraz będzie przez kilka miesięcy dużo robione przez partie polityczne, środowiska polityczne, żeby ludzi zaangażować lokalnie. Więc na pewno będzie to robić Konfederacja, będą to też robić te główne partie. Natomiast prawdziwa ideowa walka, prawdziwy pojedynek idei i sprawności organizacyjnych przy niewielkich zasobach finansowych będzie oczywiście miał miejsce na dole, tak? Bardzo często na przegranych frontach, ale jednak będzie pewien wysiłek, który będziemy podejmować. Cześć Arleta, cześć Bożena. Więc zapraszam Was do takiej interaktywności. Napiszcie może, skąd Wy jesteście. Ja ogólnie pochodzę z Wrocławia i bardzo długo obserwowałem, jak system działa na poziomie właśnie miasta czy województwa, na tyle, ile mogłem. Później przeniosłem się do Warszawy i od 2019 roku mieszkam w Warszawie. Ale już tutaj ściśle się nie zajmowałem samorządem, to już są lata panowania Trzaskowskiego, więc równia pochyła, można tak powiedzieć. Krzysztof Mielko pisze o ruchu dobrobytu i pokoju. A powiedz mi właśnie, jaki plan ma ruch dobrobytu i pokoju na wybory samorządowe? To mnie ciekawi. Bo ogólnie mam wrażenie, że to jest wszystko źle zorganizowane. W sensie, że to w ogóle nie jest jakby zorganizowane. Dużo jest wynajdywania koła na nowo. Wiecie, jak na przykład robi się jakiś, nie wiem, nowy kanał na YouTubie, nowy ruch polityczny, nową akcję informacyjną i zaczyna się to od zera, bo się tego nigdy nie robiło, no to wiadomo, że jest dużo trudniej. Dużo trudniej się przebić do mediów. Dużo trudniej ułożyć program, jeśli się no, nie obcuje z ideami politycznymi, z różnymi debatami, nie wie się, jakie są nurty. Jest to po prostu trudniejsze. Tak samo wiedza na temat organizowania no, medialnych działań, tak? Wzbudzania zainteresowania ludzi, robienia różnych kontrowersji, prowadzenia debat, atakowania przeciwników, oponentów politycznych. Odpierania ataków, to są rzeczy trudne, tak? I wielokrotnie będą się ich podejmować. Podejmują osoby, które nie mają w tym doświadczenia, a mają dobre intencje i byłyby dobrymi ludźmi do tego, żeby w polityce samorządowej dużo zdziałać. Natomiast jest wiele barier, pewnych szczebli, które trzeba po prostu pokonać. Niektóre z nich są mega nudne, nieracjonalne, niesprawiedliwe. Tak jak na przykład to, żeby startować w wyborach do Sejmu niezależnie, to chyba trzeba byłoby tam, nie wiem, tak jak ostatnio, jakieś setki tysięcy podpisów
I w wypadku wyborów samorządowych takie samodzielne kandydowanie jest niewątpliwie bardzo trudne. Gorzów mamy, Renata, cześć, Iwan z Białegostoku, Jolanta Krzek, Kazimierza Wielka. No to mamy powoli coraz więcej. Nie wiem, czy ktoś jest spoza Polski, kto ogląda. No ale to chyba wyborami się samorządowymi może będziecie tak bardziej teoretycznie. O jest, Düsseldorf. A te wybory w Polsce, one mają chyba być w kwietniu, tak? Poprawcie mnie. Chicago. O kurczę, czyli jednak jest tam świat. No dobrze. Więc powiedzcie też, czy już widzieliście, żeby ktoś zaczynał mówić czy prowadzić kampanię pod kątem właśnie najbliższych wyborów. Bo tak naprawdę, jeśli miałbym rozmawiać czy prowadzić taki, powiedzmy, burzę mózgów, to najlepiej z osobami, które już są zaangażowane, mają jakieś pomysły, idee, doświadczenia, bądź też są częściami organizacji, bądź liderami, które planują działać na lokalnym poziomie. Oczywiście nie twierdzę od razu, ale jeśli bym myślał w tym kierunku i działał, to jest też kwestia mojej decyzji, w co chcę angażować czas, gdzie on będzie miał najlepszy pozytywny wpływ. Myślę, że zaczniecie niedługo słyszeć. W sensie ja mam uszy szeroko nastawione, więc już słyszę, a wy zaczniecie słyszeć za chwilę. Za chwilę będzie się o tym mówić. Bo no one jednak są i każda siła polityczna będzie chciała pewnie coś spróbować, tak? Żeby utrzymać szyki swoje i struktury. A jest jeden minus zasadniczy wyborów samorządowych, partyjnych, jeśli się na przykład startuje z Konfederacji czy takiego środowiska, które jest w ogóle jakkolwiek akceptowalne ideowo, natomiast jego działania na poziomie struktur lokalnych bardzo często mają charakter kolesiowski, z tego co słyszałem. I ta hierarchia od poziomu lokalnego, czyli tam regionalny po centralny w Polsce, to jest zupełnie coś innego, wiecie, niż widzicie w mediach tam posła Brauna, jeszcze przez pewien czas, tak, czy Bosaka, Mentzena. To są takie figury medialne znane ogólnopolsce. No ale przecież jeszcze są koordynatorzy regionalni, tak, miejscy. I jest cała też przecież polityka zwarcia, rozmaite rywalizacje na samym dole, kto w tej partii będzie pierwszy na listach, tak, do Sejmu, kto będzie miał poparcie, kto to będzie organizował. No tak jak to w polityce, prawda? Wszyscy gdzieś tam cisną się do góry, żeby gdzieś tam na końcu tej drogi zanurzyć głowę przy korycie. Bądź też oczywiście niektórzy mogą też z powołania iść w takim kierunku i z naturalnych kompetencji, talentów, ale zasadniczo można to uprościć, że jednak to jest jakaś droga do koryta, jeśli chodzi o te większe struktury polityczne. Dużo oportunistów się przecież do nich dołącza i też osób, które są wyjadaczami, jeśli chodzi o... O, chyba chwilkę muszę przerwy zrobić. Co, kochanie? Mam, zanieś tam. No. Tak, to już jest taka godzina, że trzeba myć zęby. Ja też jestem na wyjeździe poza domem, natomiast mnie dzisiaj tak wzięło, żeby ten temat poruszyć, bo on dopiero się zaczyna, więc już na samym początku też bym chciał zacząć o tym myśleć, ale też myśleć z jakimś feedbackiem. Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować bezproblemowo. Więc mówię o wyborach samorządowych i o tym, że z punktu partyjnego to jest śmierdząca sprawa, tak? Nawet gdzieś w konfederacyjnych tego typu frakcjach. Ale z drugiej strony problem jest taki, że jeśli się nie jest w żadnej frakcji. Cześć, Justyna. Rozmawiam o wyborach samorządowych. Jak masz na ten temat jakiś pogląd, to powiedz. Mianowicie zastanawiam się między innymi, jak w wyborach samorządowych można by
kwestie szczepionkowo rozliczaniowo-covidowe jak gdyby włączyć w kampanię. W sensie takim, że to jest trudne i to jak gdyby intuicyjnie może dotrzeć do 1-5% osób, które są w jakimś mieście, ale mimo to uważam, że jest sens jakby wprowadzić pewien radykalny pomysł na tą kampanię. Tak? W taki sposób, żeby ludzie, którzy myślą po naszemu, a nie chcą się zapisywać do konfy, do tego to się sprowadza, mogli brać w tym udział. W sensie takim, że by pomóc im jakiegoś rodzaju strukturą i brandingowo, jakimiś modelowymi strukturami działań, po prostu obsłużyć ludzi, którzy chcą mieć postulaty antysystemowe, nie być rozegrani na dzień dobry, ale nie chcą się zapisywać do żadnych struktur partyjnych, gdzieś tam się pytać, pchać, zapisywać, konsultować z liderami i tak dalej, i tak dalej. Więc tu chodzi o taką formułę stworzenia takiego meta brandingu, bym powiedział, ale bez struktury, ale z powiedzmy kilkoma warunkami brzegowymi, które w ogóle dopuszczają do czegoś takiego, które są na tyle radykalne, że jeśli ktoś nie jest w stanie jakby za nimi stanąć i tego unieść, no to nie skorzysta, tak jakby z dobrodziejstwa wsparcia informacyjnego, takiego strukturalnego i modelowego, które miałoby pomagać w stanięciu do takiej walki, albo w celu wygrania, albo w celu po prostu przesuwania frontu lokalnie, bądź też polaryzacji środowiska, po to, żeby jednak ci wywrotowcy mogli się znaleźć. No i jakby zacząć, nawet jeśli od niskich procentów, no to uważam, że osoby, które mają skrajne informacje i mocne informacje, i tak będą najbardziej widoczne w kontekście wszystkich ugrupowań, to jeśli ktoś jest w stanie udźwignąć to, że będzie wytykany palcami w mieście, to jest to jakby możliwe. W sensie można wyjść z cienia, z anonimowości, z nierozpoznawalności do bycia osobą, która mówi coś i inni muszą słuchać. Tak? To może być niebezpieczne, oczywiście, to może być trudne, ale uważam, że powinno być pewna opcja dla ludzi, którzy są aktywni, chcą działać, żeby mogli wybrać to okienko i tam, żeby nie była czarna dziura, tylko żeby była pewnego rodzaju bezpieczna struktura, bezpieczna przystań, że jeśli chcecie już się radykalizować i chcecie jasno mówić, nie tam gdzieś tam się plątać, gadać o tych strefach parkowania, strefach tych zielonych wjazdów, o spalarni śmieci, o obwodnicy. No, na takich rzeczach jak gdyby nikt alternatywny w przekazie się nie objawi, tak? Trzeba wyjść z czymś zupełnie innym, co pozwoli wziąć obecną klasę polityczną w pewne klamerki, które ludzie, społeczeństwo zrozumieją, nawet jakby jeśli się przyzwyczaili do tego, że się nic nie da zmienić, że i tak trzeba w obrębie systemu wybierać mniejsze zło i tak naprawdę nic się nie zmieni, w zależności od tego, czy będzie zarząd jednej czy drugiej opcji, to też, żeby tacy ludzie zauważyli pewien przekaz i nawet jeśli jak gdyby on nie spowoduje, że wybiorą taką osobę, która nie ma tych kontaktów, pleców, układów, całej siatki, która mogłaby faktycznie przejąć daną strukturę samorządową, to niemniej jednak w społeczeństwie wywoła to pewien ferment i ludzie będą musieli chcieć czy nie chcieć z tym się zgodzić, co jest postulowane i w głowie coś się pojawi, jakiegoś rodzaju dualizm. Tylko on musi być jasno zaakcentowany, typu opcja właśnie my i oni, tak? I w tym oni, jak gdyby bardzo często by trzeba było sprawić, żeby znaleźli się wszyscy, którzy jak gdyby są niebiescy, czerwoni, tak? Z jednej albo z drugiej flanki, albo niby pomiędzy, ale jednak z nimi. O, mam jakiś komentarz, więc fajnie, bo właśnie chciałem porozmawiać bardziej, bo to jest coś, co na świeżo zacząłem się nad tym zastanawiać i
robię też taką incepcję pomysłów wśród Was, bo tak naprawdę mam kilka możliwych rzeczy do zadziałania, kilka frontów. Oczywiście się nie roztrwożę, nie mam tyle energii, żeby się zajmować wszystkim na maksa, więc szukam ciekawych tematów, żeby to móc medialnie i projektowo ogrywać z jak największym pożytkiem i impaktem, tak? Ale też, żeby robić to, co lubię, to, co potrafię, i żeby inni też mogli z tego korzystać. Może nasz sznyra piszesz. Oby nie lewactwo. To będzie dalszy koszmar. Obsadzili stanowiskami wszystkie ważne urzędy, zakłady pracy, siedzą tam ich kolesie, którzy niejednokrotnie mają pojęcie o pracy, byli policjanci, wojskowi, ubecy. Ponosi się fałsz, obłudę, zakłamanie, ludzie są nękani psychicznie. Myślę, że czas to zmienić, tylko kogo wybrać. Nie słyszałem o nowych strukturach czy osobach, które byłyby daleko od systemu. Przecież oni tego chcą, żebyśmy się poddali, dlatego nie możemy się poddawać. No właśnie, sytuacja jakby jest beznadziejna. To trzeba sobie od razu na wstępie powiedzieć. Tak mówi się beznadziejna, no ale oczywiście zawsze w kontrze do tego można powiedzieć, jakaś tam mała nadzieja jest, tak? Żadna sytuacja nie jest definitywnie jakaś, prawda? Wszystko się zmienia. Piotr Szczypiński, piszesz, o, masz fajny obrazek. Kluby Konfy nie działają, zostały uwalone. Bezpieczna Polska rozwija struktury. No wiecie, no jakby te struktury. Ja myślę, tak miałem, tak się zastanawiałem, co mogą robić ludzie, którzy są w jakichś strukturach, w ogóle czy jakakolwiek organizacja, idea ma jakiekolwiek struktury, tak realnie, nie? Że ludzie tam gdzieś coś razem robią, jakieś tam zbory, świadków Jehowy, wiecie, nie wiem, pokerzyści może, gdzie faktycznie ludzie się regularnie spotykają dla jakiejś sprawy, bo to tak jakby trzeba używać właściwego nazewnictwa, co mamy na myśli mówiąc struktury. Czy to są po prostu ludzie, którzy będą zbierać podpisy, tak? Bo tutaj zwykle mówiąc struktury, no to właśnie o to chodzi. Czy ludzie, których się porywa jakąś ideą, żeby zbierali dla liderów podpisy i środki finansowe, tak? Na kampanię reklamową, bo ich idee mogą się wtedy przebić, tak? I te struktury buduje się przed wyborami, tak? Na okres wyborów i one później się rozmywają. No bo właśnie pytanie, co takie struktury mogłyby robić, tak? Ja myślałem kiedyś o takich gniazdach, na przykład barterowych, tak? Żeby ludzi mogła łączyć wspólna waluta, jakaś moneta. To, co robią bractwa na przykład, za co zostali przecież przez ABW najechani, być może dlatego właśnie to, że wymieniają się usługami między sobą. Są jakieś grupy, może nie wiem, medytacji wspólnej, kontemplacji, studiowania czegoś, ale tak naprawdę brakuje nam czegoś, co byśmy mogli robić razem w grupach oprócz picia piwa i wódki, tak? W sensie jakiegoś rodzaju rytuału, sposobu spędzania czasu, który mógłby wszyscy ludzie, którzy są tak samo ideowo, mniej więcej mają podobny cel, mogliby razem jakby spędzać czas. Byśmy znaleźli coś takiego, gdzie nie wiem, 8-10 osób ma sens, chce im się razem spotykać regularnie, to jesteśmy w domu, ale na razie nic takiego mi jeszcze do głowy nie wpadło. A odnosząc się do tej beznadziejności, w sensie takim, że są obstawione wszystkie instytucje, stanowiska, rady miejskie ludźmi z klucza politycznego, czy ludźmi z jakiegoś układu. No to oczywiście osoba, która jest sama, czy ma kilku przyjaciół, znajomych, faktycznie ciężko się porywać na tego rodzaju machinę, która jest skonsolidowana wpływami, często jakimiś związkami, małżeństwami, wspólnymi zbrodniami, tak? Kryciem się nawzajem. Więc jakby jedyny front, który wydaje się być frontem do wygrania, to jest front informacyjny. Choć i tu jest ciężko. Ja pamiętam swoje doświadczenie sprzed 6 chyba lat w jednym mieście, nawet może w kilku. No to trzeba się liczyć z tym, że jeśli startuje osoba, która nie jest w układzie, no to media tego w ogóle nie zauważają. Czyli można mieć super ciekawy program, być super ciekawą osobą, ale jeśli jest mocny układ, to już na tym etapie zrobi wszystko właśnie przez media, by zmarginalizować bądź całkowicie wykluczyć informacje o osobach, które są spoza tego układu. I nawet, słuchajcie, no powiedzmy, czy chcecie być. Chcecie się gdzieś tam pojawić? No to co? Gdzie się ogłosicie? No, będziecie plakaty ze sobą?
wieszać? No, nie, no chcecie gdzieś przez internet, na przykład na gazecie lokalnej, żeby was napisali. No bo na przykład też skąd dotrzeć do ludzi, których nie znacie w swoim miejscu? Przecież na Facebooku nie macie ich znajomych, tak? Czyli nie możecie kampanii prowadzić za darmo, przynajmniej która dotrze do ludzi w waszej miejscowości. Tak samo jak dacie coś na YouTubie, to też to będzie cała Polska, cały świat, a nie lokalne kręgi. Więc w ogóle dotarcie za darmo do ludzi wokół nas, w mieście, miejscowości jest po prostu trudne albo wręcz może się wydawać niemożliwe. Trzeba tutaj używać właśnie chociażby jakichś kontrowersji, jakiegoś rodzaju happeningów, tak? Nie wiem, niektórzy robią tak, że powiedzmy wbijają łopatę pod metro, tak? Albo dotykają jakiegoś tematu, który jest takim zwornikowym, jakimś tematem tabu, tak? We Wrocławiu to jest na przykład tramwaj na Jagodno, tak? Albo nie wiem, ścieżki rowerowe. No, każde miasto ma jakiś taki swój temat, na który mając alternatywny pogląd, można gdzieś tam dołączyć do jakiejś debaty i przez to jako głos być zidentyfikowany. Krzysztof Bujalski. Zbierane były podpisy na DIP, a koordynatorzy podstawieni ukradli kilka tysięcy podpisów i nie zostało zarejestrowane kilka okręgów. Tak więc to jest jakby zupełnie inna sprawa. Ja w to nie będę wchodził, bo jakby ja ogólnie nie jestem za braniem udziału w wyścigu takim, wiecie, zbieranie podpisów, rejestrowanie partii, później kontrola tych wyborów, które są fałszowane i tak dalej. Bardziej to już zostawiam ludziom, którzy chcą się na tym znać, aczkolwiek tu jest mnóstwo wałów i system wie, jak skutecznie zniechęcić bądź rozwalić wszystkie inicjatywy, które idą zgodnie jakby z tym, jak system niby pozwala, że można je robić. To też dobrze wie, jak uwalić wszystko, kto co tędy wchodzi. Mnie akurat bardziej interesuje front informacyjny, czyli jak spowodować, żeby dana inicjatywa była rozpoznawalna i skupiła zwolenników wokół siebie w danej miejscowości i też, żeby nie dało się jej pominąć, w sensie takim, żeby jej głos był słyszalny. I takie rzeczy wydaje mi się, że wiem, jak zrobić, a z kolei dużo osób, które nadaje się do polityki bądź wie, jak robić inne rzeczy, nie wie akurat, jak zrobić tą rzecz, tak? I też jakby mój cel w czymkolwiek bym nie robił w związku z wyborami samorządowymi, ale jeszcze nie wiem, czy by to robił, jest taki, żeby, ponieważ oglądamy dużo osób, dużo tych miejscowości, zacząć rysować czy tworzyć właśnie przestrzeń takiej alternatywy, żeby myśląc o wyborach samorządowych, oprócz myślenia starcie samodzielnym i myślenia w kategoriach dołączenia się do jakiejś partii typu Konfederacja jako jedyne rozwiązanie, bądź też wspieranie kandydatów konfederacyjnych jako jedyne rozwiązanie antysystemowe. Czy przypadkiem nie jest tutaj taka możliwość, żeby można było swoją uwagę i wsparcie skierować jeszcze gdzieś indziej, albo chcąc właśnie być aktywnym w swojej miejscowości, w temacie, w obrębie politycznym, właśnie spraw lokalnych, jako głos czy też kandydat. No to jak to zrobić w sposób mocny, skuteczny, nie będąc ani samemu, ani z którąś z takich małych partii, która jednak ma swoich liderów, może wymuszać pewne rzeczy, może zmieniać, może odbierać poparcie, dawać oparcie, manipulować na różne sposoby. Więc tutaj widzę, że brakuje powiedzmy takiego trzeciego rozwiązania. I uważam, że łatwo jest je zrobić, dlatego w ogóle o tym mówię, bo za przegrane sprawy to w ogóle nie lubię się brać ani wspierać spraw przegranych, takich, których przynajmniej nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że one mają sens. Mogę podać dużo przykładów takich spraw, które dużo osób podejmuje, a nie mają w ogóle żadnego sensu i jest w ogóle nierealne, żeby osiągnąć sukces z różnymi tematami. Mózg będzie w poniedziałek. Musk będzie w poniedziałek w Polsce, idzie do Oświęcimia. Tak, to jest ciekawa sprawa z tym Muskiem. On tam się idzie korzyć gdzieś chyba, bo go od antysemitów ochrzcili i on teraz musi pokazać, że nie jest antysemitą. Pytanie, czy to też ma związek z filtrowaniem wiadomości w Europie, ale to jest jakby osobny temat. Lidia pisze, że media niszczą prawdziwe przekazy. Wiadomo, że na czyjeś zlecenie, wiemy czyje. Media społecznościowe też wobec tego nie podejmują już prawdziwych informacji. To jest totalnie prawda. Natomiast też jest prawdą to, że media lokalne też nie podejmują prawdziwych tematów. W sensie takim, że są pewne informacje, których nikt nie puści, tak? Zobaczcie, jak piszecie sobie alternatywne różne hasła co do pandemii.
no to powiedzmy dużo stron lokalnych mediów jednak Google łapie, tak, je indeksuje. Ale zobaczcie, że w całej Polsce nie znajdziecie mediów lokalnych, które mówiły o tych właśnie rzeczach, co po prostu pokazuje, że pewne są takie jakby tematy, słowa kluczowe, których nikt po prostu nie poruszy. Będą mówić o wszelkich innych pierdołach, ale narracja prawdziwa, antysystemowa mieści się poza tym właśnie wąskim zbitkiem tematów, które mają ludzi całkowicie gdzieś tam przykuwać w jakichś różnych dualizmach. No ogólnie chodzi mi o to, czy jak już mówisz, Krzysztof, o DIP, czy oni mają jakiś plan, czy będą startować w wyborach samorządowych, czy będą ich struktury się w nich aktywowały. Cześć Marianna. Bo ja uważam, że po prostu trzeba się zastanowić, czy dla antysystemowych ruchów, małych, większych, średnich, jest sens się organizować pod kątem zrobienia czegoś, i tutaj zostawiam pewne niezapełnione kółko, żeby nie pójść w politykę, ale żeby jednak wykorzystać ten moment wyborów do tego, żeby coś zrobić, tak? I to trzeba ściśle zdefiniować. Taki cel minimum, wydaje mi się, co byłoby spoko, no to jest na przykład spolaryzować społeczeństwo. W sensie, żeby powstały dwie pozycje, ale dobrze powiedzmy zdefiniowane właśnie stylu typu my kontra oni, nie? Tak jak jest na przykład, o dobry przykład takiej sytuacji, to jest koalicja Hanukowa i Brown, tak? Że jest duża opcja i jest mała opcja. I ta mała opcja wydaje się być przegrana, tak? Bo Brown może stracić posła, immunitet, nie? Ale to powoduje coś takiego, że jednak ta mała opcja ma taki sam wpływ na tą dużą opcję, jak ta mała, wiecie o co mi chodzi, jak ta duża na tą małą. W sensie, że Brown nawet z pozycji tego, że mu wygaszają ten immunitet, no to media zaproszą albo będą chciały zaprosić zarówno Browna, jak i kogoś z koalicji Hanukowej, tak? Przynajmniej tak, żeby było uczciwie. Bo potrzebują, tak, żeby był spór. I dlatego, jeśli jest jedna skrajna opcja, która dobrze się definiuje w kategoriach my, oni, to jej głos jakby też jest słyszalny, tak? Więc można być jednym, powiedzmy, z tych 300, nie wiem ile tam tych posłów jest, dokładnie, z kilkuset i wtedy nie jesteś w ogóle słyszalny, a możesz być jeden kontra 300 i jesteś wtedy słyszalny, tak? Tylko, że oczywiście to nie może być coś jakby głupiego, tak? Brown stając sam przeciwko wszystkim, no to musi się liczyć z bardzo dużymi perturbacjami, tak? W sensie takim, że ten atak systemu na niego, on no, nie będzie też głupi, on będzie z różnych stron, na różnych poziomach i trzeba w tym ustać, tak? On musi dokładnie rozumieć, dlaczego zajmuje taką pozycję, mieć argumenty, tak? Żeby być tą szprychą w kole, to nie można, wiecie, brać czegoś, co nie wypływa z siebie, tak? Co nie ma oparcia w rzeczywistych faktach, jakimś też poparciu rzeczywistym, tak? No bo co by nie było, to poparcie dla gestu Browna, myślę, że jest liczone no, w milionach w Polsce, tak? Oprócz tego oczywiście tam nie muszą być wyborcy Konfederacji, ale gdzieś w sercu na pewno tam znaczna ilość osób jednak to popiera, więc to jak masz jakąś ideę, czy robisz coś, co dużo osób popiera, nawet jeśli to się nie przekłada na jakieś tam wyborcze rzeczy, czy finansowe, czy że to coś zmieni w jego sytuacji, no to jakby pozycja ofiary, tak, czy męczennika, ona też jest bardzo mocną pozycją, tak? Dlatego jak się robi kolorowe rewolucje, czy w ogóle chce się spowodować właśnie transformację społeczną, to jednym z ważnych elementów jest ofiara. Ofiara właśnie skupia ludzi wokół siebie i jasno polaryzuje my kontra oni, tak? Ale my oczywiście nie chcemy nikogo tutaj poświęcać. Można inne oczywiście ofiary wykorzystać, żeby to zrobić. Religia chyba zresztą też wprowadza tego rodzaju podział. Czy Brown jest iskrą z Polski? No raczej gaśnicą z Polski. I teraz jakby co ja jeszcze chcę powiedzieć, że może zaraz do tego dojdę, bo ja mam niepopularny dosyć pogląd na temat łączenia się. Natomiast na przykładzie to powiem od razu, że antysystem jako tako
wobec sytuacji zatrzymań sprzętu przez ABW. Ostatnio nie muszę wam mówić, tak, Kasi Tarnawie, bronimy munduru, braterstwo. Antysystem zadziałał jako wspólny front, ale niezorganizowany. Tak, no chyba się zgodzicie, że tak było. I pytanie, czy byłoby możliwe i potrzebne, żeby ci wszyscy, którzy na przykład stanęli w jakimś froncie od różnych stron, żeby poprzeć Kasię i żołnierzy, tak, bronimy munduru, czy byłby w ogóle sens, żeby nakładać na to jakąś dodatkową nazwę, tak? No bo ze słowami jest problem. Nawet najlepsza idea, jak się zmieni w słowa, to jest już czymś mniej zadowalającym. W sensie będzie, powiedzmy, dyskusja, czy to ma być wolni Polacy, czy biało-czerwoni, czy zjednoczeni, czy bardzo zjednoczeni, czy prawdziwie zjednoczeni. Wiecie, nawet sama kwestia wyboru nazwy powoduje, że już coś się zmienia w tej strukturze. Bardzo łatwo jest popełnić różne błędy i po prostu za małe buty wziąć dla sprawy, tak? Bardzo trudno jest znaleźć takiego szewca czy krawca, który dla bardzo różnych stanowisk by wykroił właśnie jakiś dobry garnitur. Dlatego też no, takim projektem, który wyjątkowo gdzieś w Polsce zaistniał i się sprawdził przez pewien czas, była Konfederacja, bo ktoś taki garnitur stworzył. Pytanie, czy tam na siłę powkładał te różne części ciała antysystemu, ale to był właśnie duży sukces, dlatego sukces, no bo to znaczy, to jest trudne i ktoś to zrobił, to było sukcesem, a jest to po prostu trudne, no bo ciężko jest zdefiniować różne, czasami sprzeczne elementy w ramach jednego tworu. I pytanie w ogóle, czy to jest wysiłek w tej chwili potrzebny, no bo jeśli byłby ktoś, kto byłby w stanie to zrobić, no to by naturalnie to zrobił. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie ma odpowiednio rozciągłej idei albo lidera, który byłby w stanie w taki sposób, jak taki król, te wszystkie królestwa jakby zjednoczyć, to być może ten sieć organizacji rozproszonych wcale nie jest złym rozwiązaniem, tak? Na pewno nie da się tego zrobić na siłę. Brown jest najlepszym krawcem. No, Brown to jest raczej nożyczkami, bym tak powiedział. Czy on jest krawcem? No, on się wyłamuje i jakby jak te drut, przepraszam, szydło wychodzi z worka i worek się dziurawi, więc Brown nie jest krawcem bynajmniej. Aczkolwiek jest dobry, jeśli chodzi o polaryzację. I ja właśnie uważam, wracając do samorządów, że potrzebujemy właśnie mechanizmu polaryzacji i uważam, że skutecznym mechanizmem polaryzacji jest pandemia, tak? Czyli podejście pandemiczne. Powiedzcie mi, czy to jest dobry pomysł. Na przykład, że jeśli chcesz, żeby na przykład mieć umocowanie, dajmy na to, czy wsparcie szeroko rozumianego społeczności antysystemowej i chcesz otrzymać właśnie jakieś wsparcie, no to musisz zadeklarować jakby, że jakby sprzeciwiasz się restrykcjom, jesteś przeciwko przymusowi, tak? No i to na przykład już wystarczy, nie? No bo stosunek do preparatów dzieli wtedy w tej chwili społeczeństwo na dwie części, czyli jest pewien margines, który mówi nie, pewna frakcja ludzi, którzy nie mówi, ale są jakby na nie, tak? No i są ci, którzy są za. No i ci, którzy są za, no to oni będą głosować na jakieś systemowe frakcje. Mało kto chce się zaliczać do ekstremistów, mało kto chce się przyznać do poglądów, które są ciągle w towarzystwie bardzo niebezpieczne. Są tak otoczone mechanizmami propagandy, że osoby, które je mają, są po prostu bardzo mocno stygmatyzowane i są odosobnione. Bardzo często w takiej sytuacji nie ma społecznego, organizacyjnego, jakiegoś ideowego, ogólnopolskiego czy światowego wsparcia, które by takich ludzi wzmacniało, żeby w tym swoim poglądzie mogli wystać, że tak powiem. Brakuje takiej literatury, autorytetów, a ci, którzy są, bardzo system próbuje ich skompromitować, często zabić. Dlatego ta pozycja antypreparatowa, mówię tutaj szeroko o preparatach, jest bardzo dobrym, moim zdaniem, właśnie miernikiem jakby niezależności i takiej jednoznaczności bycia w pozycji przeciwko ogółu tego, co system na ludzi wymusza i nakłada. Nie wiem, czy dobrze rozumiecie, o co mi chodzi. Czy nie o to chodzi, żeby powiedzmy stworzyć partię czy organizację, która jako regułę wstępu zakłada sprzeciw wobec preparatowania na przykład, tak? Czy co, no bo jaki mógłby być inny wyznacznik?
To, że ktoś jest Polakiem, to jeszcze jest za mało, bo zawartość mózgu może mieć całkowicie toksyczną i szkodliwą. Więc to może być warunek, ale to taki gdzieś tam na likcie, wśród aneksu. Tak, jakby. To jest zbyt ogólnie, jakby rozumiem, że jest ruch dobrobytu i pokoju, czy są się w cywili. Prawdy, tylko właśnie pytanie teraz, jakby jakie są w wyborach samorządowych podejścia, tak? No, Krzysztof pisze. Co jeszcze może jakby polaryzować w taki skuteczny sposób, jakby dla nas pożądany? To jest kwestia oczywiście też wojenna, tylko to jest oczywiście temat ogólnopolski, to nie jest temat samorządowy. I uważam, że to też jest dobry wyznacznik, tak? Czyli jeśli ktoś nie daje się wpuścić w propagandę antyrosyjską, to też już jest w tak nielicznej grupie, jak mniej więcej zwolennicy niepreparatowania. Jest bardzo mało takich osób mundurowych, może cywilnych też. Nie, jak widzicie, to jest bardzo kameralny live. W sumie myślałem, że taki będzie, bo opublikowałem też przed chwilą post i tam pytałem, czy antysystem powinien coś w wyborach samorządowych robić. I patrząc na ilość jakby reakcji, odpowiedzi, to stwierdziłem, ok, jeszcze jest może troszkę za wcześnie, ale ruszę ten temat troszkę na samym początku, żeby już po prostu mieć od czego budować. Zresztą no, jeden komentarz był od Heli, żeby wybrać samorządowców, którym zależy na dobru mieszkańców, a nie ślepo wykonywać poleceń partyjnych i ich wspierać na głos i tak dalej. Często ludzie nie mają pojęcia, na kogo oddać głos, albo głosują, bo widzieli plakat bez świadomości, kogo tak naprawdę wybierają. No to jest jak gdyby taki plebiscyt i to wiemy, że to jest taki plebiscyt w tej chwili. I wiemy, że jakby bardzo ciężko wyjść z tego plebiscytu, przestać myśleć w takich kategoriach. Dlatego zastanawiam się, czy po prostu nie stworzyć jakiejś alternatywy, ale nie partyjnej i nie strukturalnej. Tu jest właśnie tricky part. Myślę, że to jest pewien unikalny pomysł, który mam i może do niego dojdę, może jeszcze do niego nie dojdę. W sensie nie chcę go rzucać tak po prostu w przestrzeń, bo jeśli nie będzie zrozumiany, no to jego wartość będzie po prostu znikoma. CO2 może być wyznacznikiem również. Dokładnie, tak? Jakby ludzi omamionych właśnie klimatycznie, preparatowo i wojennie, tak? No to są trzy takie tematy, które można powiedzmy weryfikować, tak? Czy jakby to też zresztą jest śmieszne, bo piszą teraz o mnie artykuł jacyś tacy właśnie propagandziści typu demagog i tak dalej i usiłują mnie właśnie wcisnąć w kilka kategorii i w takich pytaniach, które mi zadają właśnie chcą, żebym potwierdził, że jestem tym denalistą, to się tak nazywa. Taka osoba, która zaprzecza zmianom klimatu. Wiecie, jest cała taka osobna kategoria, i jak oni cię złapią, że ty tym jesteś, to oni już tak mają to uzbrojone jak antysemityzm, że później ktoś, kto taki jest, no to jest jakiś trep, nie? I ja takich poglądów na przykład nie wygłaszam, więc nie możemy zaklasyfikować. Natomiast to jest jakby oczywiście jeden z większych jakby skamów, o których się mówi w tej chwili. Jak to Europa i w ogóle świat sobie robi kuku. Myślę, że Europa już to jakby wie, tylko że ta ideologia i rozpędzone pewne mechanizmy są nie do zatrzymania. Ale jeśli chodzi o oczywiście wyznacznik tego, czy ktoś myśli, no to CO2 jak najbardziej. I faktycznie, teoretycznie można by to sprowadzić do tej strefy czystego transportu, tylko tu jest jeszcze jakby ten temat, że no jednak są te spaliny samochodowe, zresztą przecież nawet jak jest jakiś asfalt czy coś, no to przecież to nie są kwiatki czy jakieś naturalne rzeczy, tylko to jakby idzie w przestrzeń i wdychamy tą całą chemię. Więc ogólnie, no jakby nic nie jest zdrowe i na pewno samochody, tak stricte rozumiane, nie są zdrowe. W sensie konie byłyby zdrowsze dla człowieka, tak, niż towarzystwo samochodów, które no przecież wypuszczają tą chemię w nasze środowisko. Ale właśnie to już są jakby pewne takie rzeczy, które oczywiście można by dyskutować, ale. Dobra, wracam do tematu. Brygida, antypreparatowość, bo mamy dyskusję, o to chodziło. Antypreparatowość na samym starcie zostałaby zniszczona. Teraz jest polowanie na czarownicę, tak jak to tak, jakby im się wyłożyć na patelnię do usmażenia.
No właśnie mi o to, Brigida, chodzi, nie? Żeby ci ludzie mieli być wysmażeni, ale żeby byli pokryci teflonem, tak? Że system będzie myślał, że on jakby ma to rozegrane i on jakby spuści pewne narzędzia na tych ludzi i oni się spalą, ale wtedy oni się nie spalą. I jak gdyby to, że nawet system będzie jakby grzał ten temat, to też jakby jest forma transferu energii i uwagi. I tutaj, Zosia, piszesz o liderze, ale jakby to też jakby nie o to chodzi, bo lidera akceptuje część osób, a później to już jakby siła odgrywa rolę, ale później jak brakuje siły, no to lider już nie wystarcza i się, powiedzmy, rozchodzi projekt. Poza tym właśnie różne mechanizmy. Mam tutaj na myśli bardziej pewnego rodzaju marketing wspólny, tak? Ale nie obarczony zależnością partyjną. Tylko na zasadzie takiej, powiedzmy, właśnie stworzenia jakiejś orientacji, jakiegoś rodzaju etykietki, klastra pojęciowego, w ramach którego będą takie osoby mogły się odnaleźć, być zidentyfikowane przez naszych i już dalej sobie w szczegółach robić swoje, może gdzieś tam się połączyć. Demagog nie jest wyznacznikiem. Ogólnie wiecie, jakby czasami warto czytać różnego rodzaju demagogii, bo one bardzo dobrze, czasami nawet przed wydarzeniem i przed jego rozgłoszeniem, już negują i zaprzeczają temu, co jest prawdą. Była taka sytuacja, że był jakiś wypadek, już ktoś taki z zagranicznych demagogów negował warianty spiskowe, które miały się dopiero pojawić, a których jeszcze nie było, które prawdopodobnie jeden z nich był faktycznie tym, co się wydarzyło. BIP ma zamiar wystawić osobę do Europarlamentu, a też do samorządu. No tak powiem jakby brutalnie, tak, że DIP no, nikogo do Parlamentu Europejskiego jakby nie wyśle, tak? To jest mrzonka. To jest po prostu oczywiście kwestia promocji twarzy i zbieraniu środków i zbieraniu jakby podpisów i angażowania struktur. Natomiast jest to cel typowa jakby utopia, tak? Tak samo nawet tutaj mówię, że robienie czegoś w kontekście wyborów samorządowych przez antysystem, to ja nie mam na myśli czegoś typu wygrać wybory, tak? Ale jakby jeśli cel jest na przykład taki, żeby zrobić coś, co będzie też ważnym celem, satysfakcjonującym, którego będziemy wszyscy zadowoleni, to jakby to, że jakby inni przegrali swój cel, czy nie wygrali, ale tu można wygrać na różne sposoby. Tak, więc tutaj trzeba dobrze zdefiniować, co jest tym celem i wtedy jest się uczciwym, tak? No bo jeśli się mówi, że ruch dobrobytu i pokoju chce mieć swoich europarlamentarzystów, a jest to matematyczno, logicznie po prostu niemożliwe, biorąc pod uwagę konkurencję, no to jest to takie, no, no można o tym mówić, ale no ileż można się bajerować, tak? Okej, okay, tutaj ktoś jeszcze. Dobra, idziemy tymi wyznacznikami polaryzacyjnymi, w sensie jak można by spolaryzować, tak żeby wiadomo było, że jest to osoba, która jest prawdziwa po prostu, tak? Na przykład myślałem o kwestii żydowskiej, ale kwestia jakby żydowska jest zbyt trudna, to jest zbyt złożony temat. Na przykład kwestia szczepionkowa jest od kwestii żydowskiej łatwiejsza do jakby uzasadnienia. Tak, bo można by na przykład wyjść, powiedzieć, chcę, żeby w tym samorządzie nie rządzili Żydzi, bo rządzą Żydzi, a ja chcę, żeby rządzili Polacy i taki jest mój program. Tak? Może właśnie ktoś od Brauna by ustał w takim twierdzeniu, może też by to zadziałało, ale jakby implikacje tego ja widzę, że byłyby bardzo jakby wysokie i odległe i dosyć ciężka do obrony rola. Już nawet pewnie preparaty są łatwiejsze do obrony. Takie wyjście z tym, że zakaz preparatowania w tej miejscowości, no bo to się ma od razu teczkę, kurczę, całe kartony różnych badań i dowodów, że jest pewna słuszność za tym stanowiskiem, tak? I to jest racjonalne, bardzo racjonalne. Piotr Szczypiński, piszesz. Chemtrailsy to nie. Wymogi budowlane, energetyka, motoryzacja będzie wyznaczała kierunek. Wymogi budowlane, tak. Jakby już później chcieć coś robić, no to faktycznie dobrze byłoby mieć program jakoś to fajnie określony. Typu na przykład, wiesz, że
Nie wiem, ty wiesz, jak to zrobić, wiesz, jak to określić, i załóżmy, że wiemy, że jest jakiś zbiór ludzi, którzy starają się i w antysystemie robią robotę i są przeciwko preparatowi. Trzeba to jakoś inaczej nazwać, tak? Za wolnością wyboru, ale to już było. Jak to powiedzieć, czystokrwiści. Jak określić w pozytywnych kategoriach kogoś, kto nie wpuszcza w siebie preparatów? To później na przykład, jeśli to byłaby jakiś kierunek ideowy rozwijany, no to ci, którzy w nim są, mogliby między nimi być pewien przepływ pomysłów, programów i jakby wiedzy, która by pozwalała na przykład do takich tematów, głównych, metatematów, które będą odgrywały, tak jak mówisz, kierunek debaty w wyborach samorządowych, jak się do nich ustosunkować. Na przykład, jeśli ty wiesz i zrobisz jakiś wykład na przykład na ten temat, no to wiesz, wszyscy mogli wtedy skorzystać, tak? I wtedy jest wymiana wiedzy w antysystemie, ci, którzy wtedy są tam, oni mają taki background, takie wsparcie i jakby też nie są sami. I tutaj może coś się rozwijać, tak? Pączkować. Energetyka, bo możesz napisać wymogi budowlane, to jest ta kwestia, że jakieś certyfikaty mają być na przykład cieplne, że nie sprzedasz później budynku, jak nie będziesz miał jakichś certyfikatów. No bardzo takie rzeczy, które uderzają we właścicieli nieruchomości, koszty energii. Pytanie, jak to na poziomie samorządowym rozegrać. Słuchajcie, na razie chyba będę musiał kończyć, bo tak jak mówiłem, nie jestem w domu. Napiszcie proszę w komentarzach, bo uważam, że liderzy wszystkiego i tak nie wiedzą i musi iść energia, pomysły, wiedza z wszystkich stron, od dołu, od góry, z boku. To się nie da zrobić moim zdaniem liderami, tylko musi być to wszystko elaboracja taka. I też pytanie, czy w ogóle się w to angażować, czy tworzyć taki po prostu trzeci front dla ludzi, którzy nie chcą iść z partiami, nie chcą iść sami, chcą iść w formacie ideowo określonym, w stanowiskach, które będą wiarygodne dla całego antysystemu, a przez to antysystem mógłby dawać im tarcze, zaplecze promocyjne, modele różne dla tego, jak w takich wyborach dobrze wypaść, tak? I stać się takim kontrapunktem dla wszystkiego, co jest, tak? Od lewa do prawa, i tym sposobem zaistnieć w świadomości i dać wyraźny przekaz, który spolaryzuje społeczeństwo.